Krzysztof Cugowski o recepcie na udane małżeństwo i kłótniach. Żona pamięta cały dzień. Potrzeba ogromnego szczęścia, żeby udało się ludziom dobrać i by w różnych momentach życia potrafili ze sobą żyć i się kochać. Mnie to spotkało i jestem szczęśliwy, mówi Krzysztof Cugowski o swoim małżeństwie z 14 lat młodszą Joanną. W rozmowie z Faktem legendarny wokalista Budki Suflera opowiada o miłości w wieku dojrzałym, ojcostwie i przemijaniu. Zdradza też, dlaczego nie ma wymarzonego auta. Fakt, ta jesień jest bardzo pracowita dla pana, bo cały czas pan koncertuje? Krzysztof Cugowski, nie tylko jesień, ale takie miałem też lato i wiosnę, pracowite. W tym roku nie mogę narzekać na brak zajęć. Dopóki zdrowie dopisuje, to wszystko jest w porządku. Mogę koncertować. Niedawno obchodził pan 25 rocznicę ślubu z żoną Joanną. Owszem, ale jeszcze w tym roku mamy 30-lecie naszego poznania. Poznaliśmy się w Dzień Dziękczynienia w Ameryce pod koniec listopada, bo tam to jest ruchome święto. Więc trzeba sobie powiedzieć jasno, że trochę się znamy z żoną Joanną. Same jubileusze przed państwem. Będzie może jakieś przyjęcie? W ubiegłym roku mieliśmy się spotkać w święto dziękczynienia z naszym przyjacielem ze Stanów. I 3 dni przed tym świętem biedak zmarł. To była bardzo przykra historia, bo od lat to święto spędzaliśmy razem. To jest takie nasze święto bez publiczności, coś pewnie z żoną wymyślimy. Cugowski zdradza, jak wyglądają jego domowe sprzeczki. To porozmawiajmy o miłości. Jak pan rozpieszcza swoją żonę, panie Krzysztofie? Jeżeli chce mnie pani wyciągnąć na zwierzenia o miłości w wieku 72 lat, to nie ukrywam, że się pani spóźniła. To oczywiste, że związki i uczucia mają różny wymiar i różny koloryt. Nadal to uczucie jest w nas i niezależnie od tego, jaki to ma wydźwięk ogólny, to nigdy nie ukrywałem. Że miałem szczęście, że spotkałem Asię, bo ze związkami jest różnie. To jest ogromna loteria. Ale panu i żonie chyba to się udało? Znaleźć kogoś do wspólnego życia jest szalenie trudne. Nigdy nie ma żadnej gwarancji przy poznaniu, bo to, co się dzieje między ludźmi, jak się poznają, nie zawsze przetrwa. Później przecież życie się rozwija swoim trybem, a do tego ludzie się jeszcze starzeją. Trzeba ogromnego szczęścia, żeby udało się dobrać i w różnych momentach życia potrafić ze sobą żyć i się kochać. Mnie to spotkało i naprawdę jestem szczęśliwy, bo wcale nie musiało tak być. Zdarzają się wam ciche dni? Oczywiście, ale mamy zupełnie inne podejście do nieporozumień. To znaczy jakie? Już po kilku minutach ja zapominam o nieporozumieniu, natomiast żona niestety pamięta cały dzień. I tu jest między nami ogromna różnica, bo ja zapominam, o co chodziło, a żona się dziwi, że nie pamiętam, co powiedziałem. I może właśnie na tym to polega, że tego typu charaktery dobrze ze sobą współżyją? Tak mi się wydaje. Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę? Zawsze ja, bo szybko zapominam, co się stało i nie mam z tym problemu. Natomiast z jej strony trwa to trochę dłużej, ale też wszystko się układa. Kupuje pan czasem żonie kwiaty, tak bez okazji?
Zdarza mi się w różnych nietypowych momentach, bez żadnego powodu, ale nie tak często, jakby było trzeba. Ale na urodziny, imieniny to chyba oczywiste? Niestety przy jakiejś poważnej uroczystości, zdarza mi się zapomnieć. Natomiast moja żona zna wszystkie urodziny naszych znajomych. Cieszę się, że ja jeszcze pamiętam o swoich urodzinach. Asia czasem przypomina mi o jakichś uroczystościach naszych bliskich, ale nie zawsze. I wychodzi na to, że ja czegoś zapomnę, czy nie zadzwonię, czy nie napiszę, choć powinienem. A wiek robi swoje. Ale moi znajomi są w tym samym wieku, więc mają podobne problemy i nie biorą tego na poważnie, więc jakoś dajemy radę. Cugowski nie zajmuje się domem. Dlaczego? Czy to prawda, że żona odciąża pana od wszystkich domowych obowiązków? Jestem pozbawiony jakichkolwiek obowiązków domowych. Po pierwsze, może bym zapomniał, a jakbym nie zapomniał, to bym zepsuł. Oprócz mycia naczyń na szczęście. Żona od tego też mnie odgania i mówi, że moje mycie nie jest myciem. Staram się, choć nie do końca mi to wychodzi. Pana zdaniem różnica wieku w związku ma znaczenie, czy nie? Myślę, że ma. Moja żona jest 14 lat młodsza ode mnie, co uważam, że już jest na granicy śmieszności. U moich rodziców było 10 lat różnicy. Uważam, że facet powinien być starszy od kobiety w granicach 10 lat. A powodem tego jest, że faceci dojrzewają znacznie później od kobiet pod każdym względem. Takie jest moje zdanie, choć oczywiście każdy może uważać inaczej. Ma pan czas na swoją samochodową pasję? Mam, ale najgorsze jest, że na samochody, które chciałbym mieć, jednak mnie nie stać. I nad tym najbardziej ubolewam, że nie mogę ich mieć z powodów finansowych. A pan ile ma samochodów? W sumie w domu są 3 auta. Żona ma, ja mam, a dodatkowo mamy samochód terenowy, którym jeździmy w góry. Jak się któryś z tych domowych zepsuje, to mamy możliwość jeżdżenia tym zapasowym. Zasadził pan już swoje drzewo? W końcu ma pan 3 synów. Z tych przysłów to jeżeli chodzi o synów, to mam sprawę załatwioną, ale z drzewem jest gorzej. Krzysztof Cugowski trzyma kciuki za syna. Junior debiutuje na dużej scenie wokalnej. A przejmuje pan się upływem czasu? Tak, odczuwam to na własnej skórze. Źle znoszę upływ czasu, a im jest człowiek starszy, tym też czas biegnie szybciej i szybciej, a to przeraża, bo widać przed człowiekiem kres i tyle. Ale cóż, wszyscy tak mają i nikt nie jest tu uprzywilejowany pod tym względem. Jest pełna demokracja i nie ma o czym mówić. Podchodzę do tego w sposób pragmatyczny, przecież tego nie zmienię. Kiedy jest pan na koncertach, żonie nie jest smutno i nie tęskni za panem? Zostaliśmy we dwoje, bo wszystkie dzieci już wyleciały w świat. Na szczęście, jak wyjeżdżam na dzień, to w nocy z koncertu wracam. Oprócz tego żona ma swoją pracę, więc jest uwikłana w swoje zawodowe sprawy. Teraz czas tak szybko biegnie, że wydaje mi się, że ona nie zauważa tego, że mnie nie ma.